Welsh Corgi Pembroke. Wady i zalety. Oczywiście psy dosyć znane, zwłaszcza między innymi dlatego, że królowa brytyjska jest fanką tych psów, ale jakie te psy posiadają wady oraz zalety. Zacznijmy oczywiście od zalet. Czyli świetny pies rodzinny, bardzo mocno nastawiony na ludzi, lubiący ludzi. Są to psy wesołe, przyjacielskie, w bardzo pozytywny sposób nastawione do świata. Tak optymistycznie patrzą na ten świat i naprawdę potrafią dużo tego optymizmu wprowadzić do naszego życia. Czyli psy naprawdę będącymi takimi świetnymi członkami rodziny i chcącymi być tej rodziny członkami cały czas. No po prostu lubi ludzi. Choć lubią ruch, nie wymagają go jakoś drastycznie dużo. Pamiętajmy, że to nie są psy jakieś bardzo delikatne, to nie są psy porcelanowe. One ten ruch potrafią znosić świetnie i pomimo swoich rozmiarów naprawdę potrafią być wytrzymałe, ale tego ruchu aż tak dużo nie potrzebują. Jeśli zapewnimy im odpowiednią ilość tego ruchu, co nie będzie bardzo trudne, wtedy będą szczęśliwe. Są to psy też czułe, pieszczochy, lubiące te nasze czułości. Nie są najczęściej jakoś bardzo mocno narzucające się, chociaż są egzemplarze, które dosyć mocno będą egzekwowały te swoje potrzeby. Dobrze dogadują się z większymi dziećmi, chociaż tutaj musimy oduczyć je tego podszczypywania, tego, które mają w swojej naturze. Ale z tymi większymi dziećmi będą dogadywały się bez większych problemów. Po prostu lubią się z dziećmi, lubią się z nimi bawić, są cierpliwe, dobrze znoszą te, można powiedzieć, zabawy, to traktowanie przez dzieci. Ale tutaj pamiętajmy, że dziecko też musi wiedzieć, jak się bawić. Są to też psy odporne i zdrowe. Naprawdę dzięki temu, że wywodzą się z psów, które musiały sobie radzić z tymi trudnymi warunkami, musiały być odporne, silne, wytrzymałe, to Welsh Corgi Pembroke jest psem naprawdę i zdrowym, i naprawdę odpornym na wszystko, co go otacza. Dogadują się z innymi psami, chociaż tutaj socjalizacja jest jednak troszkę potrzebna, i dobrze toleruje inne zwierzęta. On raczej nie będzie w tej materii stwarzał żadnych problemów. On w porównaniu z wieloma innymi psami tej wielkości o wiele lepiej znosi te inne zwierzęta. Lubią się uczyć, lubią współpracować z nami. Możemy je nauczyć bardzo wielu rzeczy. Będą pojętnymi i chętnymi uczniami. Są to psy, które naprawdę warto szkolić, uczyć sztuczek, ponieważ dla nich to jest coś bardzo fajnego, a są w tym naprawdę świetne. Świetnie też sprawdzają się w niektórych psich sportach, gdzie ta wielkość nie jest tak potrzebna, a potrzebna jest szybkość, inteligencja, umiejętności. I właśnie w takich psich sportach Welsh Corgi Pembroke będzie genialnym psem. Pomimo tego dosyć mocnego linienia, ta pielęgnacja jest raczej prosta. One, jeśli chodzi o pielęgnację, nie sprawiają problemów. Więc jeśli mówimy o zaletach, to należy podsumować, że to jest świetny pies rodzinny, wcale nie taki delikatny, jakby się mogło wydawać ze względu na wielkość, dobrze dogadujący się z wszystkimi członkami rodziny, z tymi większymi dziećmi również, odporny, zdrowy i też świetnie żyjący z innymi zwierzętami, psami, kotami i innymi zwierzętami domowymi. Też pies, który lubi się uczyć i jest w tym naprawdę fajny. Były wady, były, przepraszam, zalety, teraz będzie troszkę wad. To nie jest taki prosty pies. Ten jego charakter, to jego zachowanie nie jest takie idealne. On ma swoje zdanie, on lubi postawić na swoim, on ma swoje spojrzenie na świat i oczywiście nie będzie to coś takiego, że cały czas będzie dążył do konfliktu, ale należy o tym pamiętać. To oczywiście nie jest wada, tylko taka cecha charakteru, że on po prostu też myśli. On nie jest takim bezwiednym wykonawcą naszych poleceń, takiego wykonywania bezrefleksyjnego. On też myśli, on jest inteligentny i często ma swoje spojrzenie na to, co go otacza. I to często inne niż my. Ten nieduży rozmiar to też jednak pewne ograniczenia, chociaż one sobie świetnie z tym radzą, to należy pamiętać, że ten nieduży rozmiar, krótkie nóżki w niektórych sytuacjach mogą sprawiać problemy, albo też raczej można powiedzieć będą pewnym ograniczeniem w niektórych rzeczach.
Kolejną rzeczą, kolejną wadą jest to, że może być głośny, szczekliwy i nie do końca można to ograniczyć, wyeliminować. One jednak dosyć intensywnie oznajmiają, że ktoś przyszedł, że coś się dzieje, po prostu dają nam znać. Więc ta głośność, szczekliwość może być dosyć częsta. Do tego musimy pamiętać, że jeśli nie zapewnimy mu odpowiedniej ilości naszego czasu, to ta szczekliwość może być jeszcze większa. Kolejną wadą jest to, co wspomniałem. Uwielbia zaganiać, podszczypuje przy tym. Jeśli go nie oduczymy, to czy to bawiąc się z dziećmi, czy to będąc z nami, może nas po łydkach, po kostkach podszczypywać. On tak kiedyś zaganiał zwierzęta, kiedy był tym psem pasterskim i to mu pozostało. Musimy oczywiście to wyeliminować, ponieważ to będzie sprawiało naprawdę duże problemy. No i będzie nam po prostu w taki zwykły, normalny sposób przeszkadzało. Jeszcze raz powtórzę, lubi stawiać na swoim, ma taki dosyć mocny charakter, więc musi znać zasady, mieć wyznaczone granice. W innym przypadku może tą granicę przesuwać bardzo daleko. To jest duża wada, można tak powiedzieć, że on nas testuje, jak dużo może sobie pozwolić, jak daleko może tą linię naciągnąć, zanim mu czegoś zabronimy. Dlatego podstawowa sprawa to stawianie, wyznaczanie granic. To mu wolno, tego nie i koniec. Tutaj to, co wspomniałem, chociaż pielęgnacja jest prosta, to one dosyć mocno linieją, ale nie jest to coś jakiegoś przerażającego. Kolejna rzecz, kolejna wada to to, że mogą mieć predyspozycję do nadwagi. One lubią jeść i świetnie sobie radzą w wyciąganiu od nas przekąsek. Ale to nie jest właściwie wada psa, tylko nasza. Musimy pamiętać o tym, żeby to żywienie było odpowiednie, żebyśmy go nie przekarmiali, nie dawali mu przekąsek, żebyśmy mu zapewnili tą odpowiednią ilość aktywności. Ona nie jest jakaś duża, jeśli chodzi o potrzebę, o tą aktywność, ale musi być, żeby nie sprawiał nam po prostu problemów, jeśli chodzi o jego wagę. Ponieważ nadwaga to naprawdę bardzo wiele problemów. Czyli jeśli chodzi o wady, tak podsumowując, można powiedzieć, że to nie jest taki prosty pies. Ten charakter jest jednak troszkę uparty. On ma swoje zdanie, no, chociaż to słowo, że to nie jest prosty pies, to jest troszkę, to zdanie nie jest błędne. On po prostu jest psem, który ma swoje zdanie. I niekiedy musimy to zdanie szanować, ale też musimy stawiać mu jasne granice, co mu wolno, żeby nam po prostu nie wszedł na głowę, żeby po prostu nie wykorzystywał nas w każdej możliwej sytuacji, ponieważ bardzo szybko to się na nas zemści. I niestety taki rozwydrzony Welsh Corgi Pembroke może nam sprawiać sporo problemów. Ale to nie będzie wina psa, tylko nasza wina. Więc widać, że tych zalet jest o wiele, wiele więcej. Te wady są właściwie takie niezauważalne. Musimy pamiętać, żeby go w odpowiedni sposób wychować, co jest oczywiście nie takie trudne, jakby niektórzy mogli wywnioskować z moich słów. I będą mieli psa, który jest naprawdę genialnym towarzyszem. O wiele, wiele fajniejszym niż wiele innych psów bardziej popularnych u nas w Polsce. Tej wielkości. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie.